związku z obchodami Dnia Kobiet, tradycyjnie 8 marca dla pań z gminy Głowaczów zorganizowane zostało uroczyste spotkanie. Dzień dobry paniom, dzień dobry państwu. Dziękuję serdecznie, że przyjęłyście panie nasze zaproszenie tego grona męskiego. Jest nam niezmiernie miło, że wspólnie spędzimy ten dzień. Chciałbym życzyć w imieniu własnym i grona męskiego przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń, dużo miłości, radości, no i przede wszystkim wielkiej rzeszy sympatyków, ale przede wszystkim przyjaciół, którzy wspólnie z wami będą dzielili radości życia. Wyjątkowym punktem gminnych obchodów Dnia Kobiet był występ kabaretu Paka, wywodzącego się z ruchu kabaretów studenckich lat 80. Było prawie 30 lat temu. W czasach studenctwa, w klubach studenckich powstawały takie różne głupie pomysły. Powstał kabaret, no i tak do dzisiaj się kręci. I tak zostało. Tych początków to tylko ostałem się ja i mój bliźniak Andrzej. Tak, a jestem przyrodni brat. Skład się zmieniał bardzo często, bardzo wielu młodych ludzi się przewinęło przez kabaret. Ale dopasowywaliśmy ich tylko pod takim względem, że muszą mieć brodę i okulary. I dlatego tak. Twój kolega ma właśnie i brodę taką słabą, ale ma. Ale rośnie. A ja zapuszczam brodę, także. Tak, on zapuszcza. Myślę, że za jakieś 2-3 lata już będę miał. On ma dwa podgródki i dlatego musi zapuścić brodę. Muszę. Życie płynie w kabarecie, życie nie zna smutnych dni. Raz w cylindrze, raz w berecie, żart wyciska śmiech lub łzy. W życiu przecież jak na scenie, raz są blaski, raz są cienie. Życie płynie w kabarecie, a w nim ty. Daj za ty, że się zwariować ma, to własna w życie prowadź. Wszak komedia jest dramatem, ty ją graj, graj i się baw. W życiu każdy jest aktorem, sam wybiera swoją rolę. Życie płynie w kabarecie, nie dla braw. Życie płynie w kabarecie, nie dla braw. Tu panie, panowie, receptą na zdrowie jest śmiech. Dzień dobry państwu! Panią. Wiosenką życie płynie w kabarecie, powitał państwa spontanicznie kabaret Paka. Cieszymy się, że ten wspólny wieczór spędzimy razem przy szalonej zabawie. Ja pozwolę sobie na początku przyłączyć się do życzeń pana wójta, złożyć paniom najpiękniejsze życzenia. Dokładnie takie same, jak pan wójt składał, ale jeszcze chciałbym dołożyć jedno życzenie. Abyście, drogie panie, miały dużo cierpliwości do mężczyzn. Naprawdę, to nie jest takie proste, prawda? Jak to zrozumieć takiego faceta? To jest trudna sprawa, to trzeba lata, moi drodzy. Ale wszystko przed wami, drogie piękne panie. Kabaret prezentuje głównie satyrę obyczajową i polityczną, komentując aktualne wydarzenia oraz zjawiska społeczne. Mamy specjalny program z okazji Dnia Kobiet, w którym będą tylko padały dowcipy o blondynach. Żadnych blondynkach, tylko o blondynach. To znaczy o mnie tylko dawno temu. Tak. Dokładnie. Dlatego ja nie jestem blondynem. Zaśpiewamy pieśń radości o... Powiedzieć? O radości. Nie, o radości, o radości. Tak. Nie. Pieśń dedykowaną wszystkim pięknym kobietom. A powiem szczerze, nie ma brzydkich kobiet. Nie ma. My to wiemy, bardzo dobrze wiem, tak. Znaczy ja powiem, że jedna pieśń będzie też dla mężczyzn. No bo tak, bo oni też chcą, potrzebują. Dobra. Bo do tanga trzeba dwojga. Każdy ma to, co życie mu da. Mniej niż zero. Mniej niż zero. Przeżyj to sam. Pani Losiu, mam prośbę. Z okazji Dnia Kobiet niech nam pani przeczyta aktualny horoskop na marzec. Bardzo proszę. Tak, no. Dla wszystkich kobitek mam. Tak, tak jest. Dla wszystkich. A spod jakiego panie znaku? Ja jestem baran. Baran, to jest, baran. Po znaku barana, przepraszam. A, baran. Co się śmiejesz z baranu? No. Dobrze. Baran. Czy jest ktoś z poznaku barana, drogie panie? No, o, dla pani horoskop, proszę bardzo. Tak. Baran.
Nieuk, tempak i prostak, bez zahamowań, ulubione hobby, godzinami wpatrywać się w bagno. Nie, ja panią najmocniej przepraszam, starsza kobieta może. Pani Leosiu, to jest święto kobiet. Niech pani taki radosny, wesoły horoskop. Niech pani czyta takie rzeczy. No. Byk. Czy jest na sali ktoś po znaku byka? Już się boją, pani. Proszę bardzo. Byk. Przerost formy nad treścią, pijak, erotoman, pasożyt. Ta ulubione hobby, zbiórka złomu. Nie, ja panią przepraszam najmocniej. To chyba jakaś pomyłka, pani Losiu. Nie. Ja mam nadciśnienie, ja mam cholesterol, ja mam tabletki, wszystko. Tabletki. Proszę panią, kulturalnie, bardzo proszę, taki wesoły, radosny. Ma pani coś? Pewno, że mam, no. No, spod jakiego znaku? Lew. Czy jest jakaś lwica? O, jest, proszę bardzo. Lew. Narkoman, alkoholik, rozpustnik. Uwaga, uwaga. Lew lubi dużo i szybko. O, tak. Nie, ja przepraszam. A ulubione hobby jeszcze, no. Plucie z okna, no. Nie, ja przepraszam, najmocniej jakieś nieporozumienie. To nie taka impreza chyba, pani Leosiu. Nie? My tu mamy Dzień Kobiet, jakiś wesoły choroby. To dla kobiet, no tak, no panna na przykład, no. Ale umówmy się, ma być porządny. Porządny, tak. Czy jest nam jakaś panna, dziewica? Jest tutaj? No, jest, dla pani. Proszę bardzo. Mądrość, inteligencja, pracowitość. No właśnie, o to nam chodzi. To nie są jej cechy. Seksualnie niewyżyta. Ja cię... A ulubione hobby, obciąganie guzików. Ja panią przepraszam najmocniej. Jakie jest złośliwe babsko. Pani Losiu, kończymy, bo to nie ma sensu. Chcielibyśmy was, drogie panie, poznać, tylko powiem szczerze, będzie kłopot. No takie tłumy przybyły dzisiaj na imprezę. Oj, tak z każdą kobietą porozmawiać, uścisnąć dłoń, zamienić parę zdań. Proszę państwa, zajęłoby nam to z 2 tygodnie. Nie martwcie się. My w takiej sytuacji, aby szybciej poznać kobiety polskie, co robimy? Sięgamy do ostatnich badań OBOP-u i pod hasłem Kobieta Polska wynotowaliśmy sobie najważniejsze informacje. I tak oto z badań OBOP-u wynika, że co druga kobieta w naszym kraju ma wyższe wykształcenie. Ja może dla przykładu policzę, może od pani ciężarnej, dobrze? Raz, dwa. O, pani blondynka ma wyższe wykształcenie. Brawo dla pani! No takie badania, takie wyniki. Ale spójrzmy dalej. Co trzecia kobieta w naszym kraju nie pije alkoholu? O, pani się śmieje, no. No dzisiaj przymkniemy oko, święto, prawda? Dobrze. Drogie panie, co czwarta kobieta w naszym kraju jest po rozwodzie. Policzymy. Ale się cieszy, udało się. Jaka szczęściara, no. Zazdroszczę pani troszkę. Ale to nie wszystko. Proszę państwa, drogie panie, co piąta kobieta w naszym kraju jest karana. Nie będę liczył, niech pani siedzi spokojnie. Niech pani się nie denerwuje, wie pani co, bo społeczeństwo dzieli się na tych, którzy siedzieli, siedzą i wie pani jak to jest teraz, no nie? Lepiej głośno nie mówić. Ja proponuję, aby z okazji Dnia Kobiet, abyśmy stworzyli jedną wielką taką kabaretową rodzinę. Drogie panie, dokonamy teraz uroczystego aktu lojalności zaprzysiężenia. Będziemy ślubować. Bardzo proszę wszyscy, podniesiemy prawą dłoń do góry i będziemy powtarzać tekst ślubowania. Ale co, pani ma księdza w rodzinie? Bardzo proszę. O, właśnie. I głośno powtarzamy. Świadomi praw i obowiązków uczestnictwa w imprezie uroczyście ślubujemy. Miłość, miłość i jeszcze raz konkordat. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, jego sprawa. Dziękuję serdecznie. On cierpi za miliony, na rękę tyle ma. Bogatym zabierze, a biednym da. Zrobi przemysł, obsieje pola. Wszystko zależy od idola. Idola, legendy naszych czasów. Idola, bola, bola. Symbolu życiowej myśli, dziejowej roli. Świat by nie istniał bez idoli. Łap, łap, szuraj. Łap, łap, szuraj. Łap, łap, szuraj. Łap, łap, szuraj. Szura, szura, wow, 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 wow. Szuba, duba, solo, akordeon.
Kultura to kolejna kategoria, w której będziemy narzekać. A teraz głos zabierze pan Papryczka. O Jezusitku kochany! A te marcheweczki w tych sklepach są brudne! O, tak. A te ekspedientki nie. One są takie ładne, młode, czyściutkie, pachnące. A potem trzeba wrócić do domu. Jak żyć? Stop, jak? Dziękujemy, czas minął. Dziękujemy, właśnie, jak żyć. W temacie kultura, panie Goryczka, czas start. No, wszystko... Nie. Panie Goryczka, z czym panu kojarzy się kultura? Mydło i papier toaletowy. Po pana pierwszych wypowiedziach rozumiem ten papier toaletowy, ale mydło, no nie bardzo. Może pan to rozwinąć jakoś? No wie pan, to zależy od orientacji. Stop, dziękujemy, czas minął. Stefan, powiedz, i czego nie powinna mieć przyszła twoja żona? No, jaki wad, no? Męża. Nie, Stefan, skoncentruj się. Jakich wad, czego nie powinna mieć przyszła żona, no? Nie powinna nosić rajstop. Proszę Państwa, Stefan jest stremowany. Ja rozumiem, dużo kobiet, on samotny. Stefciu, zróbmy tak. Ja mam V-Power Fighter, wezmę mikrofon bezprzewodowy. Tu widzę, siedzą prawdziwi faceci, pogadamy i za chwilę ci wybierzemy coś, dobrze? Tak, dacie radę wybrać coś. Dobrze, jest wójt, wójt widać z tego, że na kobietach się zna. Panie wójcie, jaka powinna być idealna żona dla Stefana? Ładna, mądra, pracowita. Ładna. Też. Ładna. Wójt jeszcze po cichu powiedział, że seksowna. A seksowna! Uwaga! Tak. Uwaga, wciskamy enter, kandydatka numer 1! Piękna, wystrzałowa, przebojowa, seksowna, taka blondyna. No. Panie, ale ona ma za długie włosy, panie. No jak takie w sam raz tutaj, nie tutaj, takie ułożone. Panie, ale na nogach, no. Ona ma dłuższe włosy niż nogi. Nie. Panie, to ona na włosach tu przyszła. Pani Merlin, dziękujemy, no. Goria, przychodzi baba do lekarza, albo w tym wypadku przychodzi facet do lekarza. Przychodzi Macierewicz do lekarza. Puk, puk, puk. Dzień dobry, panie doktorze. A lekarz mówi, no nareszcie. Kategoria następna to dowcip międzynarodowy. Dowcip międzynarodowy mniej więcej brzmi tak. Spaceruje sobie mężczyzna brzegiem Odry, piękna wiosenna pogoda, patrzy, a nad brzegiem klęczy facet i pije wodę. Mówi, panie, co pan robi? Przecież to ścieki, syf płynie, pan się otruje. Facet podnosi głowę, ten co tam pił, mówi, was? Nichtwursztejn! Mówi, nie, pij powoli, bo zimna. No i kategoria teraz, dowcip o kobietach. Dowcip o kobietach. Przychodzi feministka do restauracji, podchodzi kelner, mówi, co mogę pani, co sobie pani życzy? Ona mówi, a co by pan mi polecił? Mówi, ja bym pani polecił dzisiaj taką sałateczkę z selera z marcheweczką. Sam jesteś gruby, ty parszywa męska świnio. Takie są kobiety. No, no to teraz dla równowagi dowcip o mężczyznach. Dowcip o mężczyznach mniej więcej brzmi tak. Mężczyźni żonaci żyją dłużej od samotnych, ale chętniej umierają. Tak coś jakoś tak wynika. No i skoro mamy już mężczyznę i kobietę, no to dowcip o czym? O miłości. Miłosny. Dzwoni facet na policję. Mówi, halo, oficer dyżurny? Tak. Chciałem zgłosić zdarzenie. Proszę mówić. Dwie kobiety się o mnie biją. Mówi, no to proszę pana, no w czym jest problem? Gruba wygrywa. Koniec. Drogi panie, pan profesor jest w stanie hipnozy. Ja mam specjalny penetrator. Będę badał wasze ostatnie sny, a pan profesor będzie interpretował. A więc, panie profesorze, ruszam na salę. Słuchajcie, panu śnią się alimenty. Alimenty. Odezwie się sympatia z wakacji.
Panu śni się piękny sen. Krowa. Krowa. Zostaniesz wydojony. A pani śni się jeleń. Znajdziesz sponsora. To tutaj z tyłu się panie dogadają, co nie? Niech dzieje się, co chce, nam wszystko jedno, gdzie, byleby śmiesznie było, jak kabarecie, raseczka, muszka, frak, raz bywa tak czy siak, najlepiej w życiu jest nam znak. Raseczka, muszka, frak, raz bywa tak czy siak, najlepiej w życiu jest nam znak. I tym akcentem kabaret Paka dziękuję wam serdecznie. Życzymy wam zdrowia, szczęścia, pomyślności. Korzystajcie z programu 500+. Tysiąca kwiatów, radości, uścisków i prawdziwych mężczyzn przede wszystkim. Takich jak a my. Teraz może wszyscy razem wykonajmy taką pieśń optymistyczną. Uwaga! Uwaga! La, 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 la. La 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 la